Hej ekipa, witam was ponownie w Endzone Award Apart. I jak pewnie widzicie, nasza osada troszkę się zmieniła. A właściwie wycofaliśmy się z tego wszystkiego, co do tej pory zrobiliśmy. To był mega falstart. Okazuje się, że ta gra tak została mocno zbalansowana, tak mocno została podkręcona niektóre parametry, że poprzednią rozgrywkę próbowałem w jednym podejściu, w drugim podejściu, w trzecim podejściu i efekt zawsze był ten sam. Ludzie albo mi wyginęli z pragnienia, albo z głodu, albo skażenia. Po prostu tak intensywność trudności nam wskoczyła, że troszkę chyba było to przegięcie. Dlatego też w tym momencie, słuchajcie, ja wiem, może się wiele osób o to obrazić, bo zaczynam całkowicie od nowa, ale zaczynam od nowa z bardziej zbalansowanym w moim odczuciu rozgrywką, czyli troszkę dałem status zwierzyny z low na medium, zmieniłem status suszy z hard na medium. To są chyba dwa parametry, które tam zmieniłem, gdzie tak naprawdę zmieniłem status skażenia z very high na high, więc powiem wam szczerze, troszkę pozmieniałem, troszkę poustawiamy mniej rygorystyczne podejście, żebyśmy raz zobaczyli tak naprawdę, co jest w tych dodatkach Prosperity i Distant Places, bo nadal tego nie wiemy, natomiast też żebyśmy mogli troszkę poczuć się, pobawić się tym tytułem, zobaczyć, jak to się prezentuje. I w tym momencie osada wygląda tak, że tutaj mamy po prawej wielkie, gigantyczne jezioro, bardzo ładne, tu po lewej mamy też ładne i zasoby nawet są spoko. Tu jest nawet kawałek drogi, widzicie, więc może nawet autostradę, wjazd na autostradę tutaj mamy, więc na pewno będzie ciekawie. Tu mamy greenhouse ruin, więc na pewno będzie co zwiedzać, będzie co zdobywać i piękną górę, gdzie w przyszłości, mam nadzieję, będziemy wydobywać sporo zasobów. Więc nie przedłużając, rozpoczynamy dzisiaj. Oczywiście też postaram się trochę przyspieszyć, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda susza i te sprawy. Natomiast na pewno musimy zacząć od pierwszych ważnych, istotnych rzeczy. Ojej, ale to jest tak dziwnie, bo to jest pod takim kątem ustawione. A widzicie, czyli też trzeba będzie się mocno tutaj dostosować. Myślałem, że to będę tak ustawiał, ale to nie. Zdecydowanie kąt jest bardzo intrygujący, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę, więc musimy się, widzicie, też wstrzelić. Dobrze, postaramy się coś znaleźć. O, patrzcie, jak mi się trafiło Jetty. W takim razie tutaj budujemy, już te będziemy zbierać. Tak samo kanister chcę tutaj, sądzę, że nawet tutaj postawić blisko tego miejsca. Sądzę, że wodę, jedzenie w tą stronę, a może tutaj osadę, w tym miejscu osadę zrobimy. Zobaczymy, tu będą część magazynowa, przemysłowa. Byłoby to nawet nie głupie. W takim razie postawmy tą studnię. W sumie studnia ma ładny zasięg, więc zróbmy to z tak takim wyprzedzeniem, żeby tutaj faktycznie było idealnie. I tutaj wyznaczam także zasady działania, czyli tutaj bierzemy od razu 8 budowniczych, dwóch zostawiam sobie na zadanie poboczne, na przykład na zbieranie roślinek, żeby jedzenie już było też zbierane, żeby to było ogarnięte, więc dwie osoby tutaj zbierają jedzenie, a reszta będzie tutaj budowała te zasoby, które mamy, nawet jest spoko, trochę wody, no i dziczyzna też się, widzicie, pojawiła troszkę gęściej, więc mam nadzieję, że to możemy sobie szybko zobaczyć, jak z jedzeniem, jeżeli chodzi o polowanie. Tu jak widzicie 500, 300, 600, no, a poprzednio powiem wam, tu nawet chyba 1000, widziałem, nie, 700, a poprzednio to wartość 600 to była luksus, standardowo była 300 i to tylko w jednym miejscu na mapie, gdzie cała reszta była po prostu 0, 0 zwierzyny dzikiej, no i więc było to bardzo trudne, dlatego też troszkę może chciałem sobie ułatwić, ale jednocześnie chciałem, żebyśmy mogli pobawić się tym tytułem, żebyśmy mogli sprawdzić, jak to tak naprawdę wszystko działa w tym nowym Endzone. I zobaczymy w takim razie, tutaj damy rybaka w taki sposób, więc rybak też już ładnie będzie tutaj powstawał, tutaj musimy oczywiście oczyścić z radiacji, no to co, do dzieła, do pracy, troszkę przyspieszymy, bardzo szybko, tak, że będę chciał wejść w poziom, tylko gdzie ja to mam, recykler, będę chciał bardzo szybko zrobić ten recykler, żeby pozyskiwać te super zasoby, tylko tak, jak mamy tutaj kwestię złomu, task, scrap, zobaczmy, tu jest dużo złomu, tu jest, widzę, trochę też sporo złomu, bardzo dużo złomu jest w tych okolicach, więc chyba kwestię przemysłową, tą scrapową bym zrobił tutaj, tylko też to są podstawowe błędy, bo widzicie, możemy bardzo szeroko się rozstawić z budynkami, ale pamiętajcie, że oni też muszą do tych budynków dojść, więc no też to był błąd, który zrobiłem, czyli masę błędów zrobiłem w pierwszej rozgrywce, taki mega to był falstart, dlatego też będziemy chcieli to poprawić, żeby teraz takiego głupoty nie zrobić.
I skoro byłoby to osiedle tu, to tutaj mogła być ta część przemysłowa, więc nie Garde Scrap, tylko Resources Scrapyard. W tym miejscu sądzę, że jak najbardziej ten scrapyard mógłby być powstać. I tutaj obok niego zaraz recykler by mógł powstać, który już będzie nam pierwsze zasoby wytwarzał. Tak samo chcemy, tu jest magazyn, no w sumie wiecie co, nawet nie tak, co byśmy ten scrapyard postawili bardziej tu. Tak, i tutaj postawimy, ale na początku dla nas będzie priorytetem postawienie tutaj małego magazynu, który będzie te rzeczy wszystkie tutaj ładnie przechowywał, więc tutaj ten magazyn postawimy tak elegancko. Dobra, mamy to ogarnięte, powinni to szybko ogarnąć. Na początku oczywiście magazyn, z priorytet na to, tutaj chyba, że najpierw priorytet na to, tak, najpierw kanister, później temporary storage, a później rybaka, na razie jest chyba dobrze, więc panowie i panie, drodzy państwo, bierzemy się i widzimy, że już 8 dnia pojawia się susza, tutaj się nic nie zmienia w tym temacie, więc na pewno tu jest sporo do roboty. Tutaj budowniczowie, trochę was zabiorę, żeby zbierać wody więcej. Fisher zaraz będzie, ale to powoli. Natomiast teraz potrzeba mi ciśnienie na magazyn, jak najbardziej na magazyn. Więc podkręcamy obroty. Nie spoczywamy na tym, rybak już stoi, więc już rybka byłaby już też na stole, więc bardzo dobrze, jedzenie by było. Więc teraz to, ta struktura musi być, pojawić się od razu. Magazyn musi być szybko tu wskoczyć. Tutaj zajęli się tym, ale ja chcę, żeby zajęli się bardziej tym, bo to jest bardziej dla mnie istotne. Zbudujcie, jak widzicie, już mamy oczyszczony teren, teraz drewna, skrapów dostarczyć i działamy, nie zatrzymujemy się, bo jeżeli tutaj gramy to jest taki średnio trudny poziom, w tym momencie mogę tak to nazwać, to jest taki medium hard, który pozwala nam troszkę więcej zgarnąć zasobów na początku, lepiej wystartować, ale nie oczekuję od niego też łatwizny. To nie jest normal ani easy, bo tutaj ten poziom tak naprawdę no wymagający jest, jeżeli chodzi o suszę, o poziom, o ilość skażenia w okolicy. No i na pewno tutaj wiem, że się pojawiają także wrogie nacje, wrogo nastawieni, ocaleni do nas, więc też to trzeba wziąć pod uwagę. No to oczywiście nam dostarczają te zasoby. Podoba mi się animacja tych noszenia. Powiem wam, grałem w różne gry i zawsze zwracałem na to uwagę, jak oni to noszą, jak to dostarczają, jak oni to budują. Dla mnie to są bardzo istotne aspekty, na przykład kwestia, teraz zobaczymy, jak to wygląda to budowanie w wolnym tempie. Już zobaczymy, czegoś brakuje? No nie, tu już możesz budować, no to buduj. Tak, już buduję, więc będziemy widzieć, wprawdzie nie będzie to się wynurzało spod ziemia, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zobaczyć, czyli wynurzający się spod ziemi budynek, albo lądujący, i to nie jest statek kosmiczny, tylko zwykły, taka płachta lądująca z powietrza na ziemi. Dla mnie efekt budowania belka po belce, deska po desce jest najlepszym efektem, jeżeli chodzi o gry typu City Builder. I zdania swojego nie zmienię. Według mnie to jest najbardziej istotne, bo pokazuje, że twórcy faktycznie troszkę się przyłożyli, troszkę bardziej do danego modelu. Więc dobra, mamy temporary storehouse, już możemy tutaj składować rzeczy, więc teraz tylko scrapyard. I oczywiście kolejna rzecz, czyli już produkujemy recykler. To już nie może czekać na nas, bo musimy jak najszybciej wejść na poziom, gdzie recykler będzie nam zasoby dostarczał. I już będziemy starać się plastik, bo dla mnie bardzo istotne, muszę szybko wskoczyć na Rainwater Collector, a później Water Tower. To są dwie rzeczy, które uchronią nas przed katastrofą suszy, które uchronią nas przed globalną suszą, która nas uchroni właśnie przed tymi aspektami, że będziemy mieć problem. Dobra, jeżeli chodzi o jedzenie także, polowanie, pora rozpocząć. Jeżeli tutaj mamy rybaka, to polowanie tutaj w okolicy jest jakieś, tutaj czysto, najgorzej. Tutaj mamy jakieś zwierzyny, 800, o nawet 1000, słuchajcie, nawet 1000 zwierzyny, no to jest piękny wynik, świetna informacja. Natomiast w takim razie możemy w sumie, wiem, że tutaj w sumie w dziwnym miejscu sobie to zbuduję, ale pasuje mi to, bo 1000 jest naprawdę, 1300, słuchajcie, to jest naprawdę świetny wynik. 1360, dobra, zapolujmy tutaj, a faktycznie budynki mieszkalne może faktycznie tutaj będę stawiał. Na razie tych mieszkań de facto nie stawiam, nie potrzebuję, nie odczuwam tego zapotrzebowania. Jak się pojawią, że są potrzebne, to będę myślał. Bardzo jest istotne tak samo, żeby bardzo szybko nie cisnąć w tą ogromną ilość mieszkańców,
bo może nas to zgubić, bo no faktycznie dużo mieszkańców to jest duże potrzeby wody, duże potrzeby inne, jedzeniowe i tym podobne, więc także te potrzeby, kwestie ochrony i to może nas niejednokrotnie zgubić, dlatego też tego na razie nie robimy. Dobra, a Refinery i Hunting Lodge już w trakcie budowy, bardzo dobrze, woda jest dostarczana. Chcesz zapełnić ten na pewno tank do czasu suszy, zwłaszcza, że mamy mieć 2 dni aż pod rząd. I to 7 dnia w końcu? Zazwyczaj wskakiwało to 8. Oj, to tym bardziej niebezpieczeństwo. Wiecie co, ja podbiję trochę jedzenia, bo rybaków chciałbym tutaj trochę ogarnąć. Czy mamy jakichś wolnych ludzi? No nie, nie bardzo, bo budowniczych mógłbym zrobić w tym miejscu. Hunter na pewno. O, już mamy refinery i już ciśniemy w takim razie plastik. Plastik jest fantastic, nawet tutaj, więc mamy tu i mamy łowiectwo, oczywiście podbijamy, żeby już ktoś polował, już budowniczy w tym momencie nie potrzebuje aż tak, natomiast jedzenie muszę mieć na Cito, więc mamy to ogarnięte. Budowniczy będzie jeden, który będzie sobie powoli teraz mógł ogarniać domki, bo już w tym momencie chyba domki mogę postawić, nie będzie to aż tak dla nas bolesne. Więc jeżeli tutaj będzie kwestia jedzenia, tu będą jakieś farmy, takie rzeczy, to może pierwszy domek faktycznie postawię tutaj. Niech będzie, dobra. To zaczynamy od tego pierwszego domku. Pierwsze 2 domy powstają już, faktycznie pojawia się potrzeba. Zbudujcie nam domy, bo nie mamy, tak? Już się pojawiają informacje, ale spokojnie. Ze wszystkim zdążymy. Nadrobimy, więc przyspieszamy. Oczywiście nie patrzymy się, jak to ładnie pracują. Choć naprawdę animacje tutaj, kwestie ścieżki, to odnoszenie. Jest wszystko ładnie. Jest dopracowane, podoba mi się to. Niech tak zostanie. Natomiast my dbamy o to, żeby cały czas były te zasoby pozyskiwane. Tutaj jest scrap. Jeżeli chodzi o mapę, tutaj niech sobie gra leci, a my poglądamy mapę, jak wygląda. Więc mamy tutaj duże zgłosza. Tutaj mamy jakieś fragmenty, miasteczko. Jakieś ruiny sklepów. No i ci de facto tutaj nic wielkiego nie ma. To może w takim układzie będziemy oglądać, że lepiej nam będzie. Tutaj mamy jakieś electric power pole. Więc stare słupy tutaj mamy, co to jest? Jakaś interesująca chyba elektrownia, jakaś bym powiedział, jakieś mieszkania, coś tutaj, nic więcej nie ma, trochę tak słabo. Tego rozglądamy się jeszcze, coś tutaj, jakieś elektrownia atomowa jakaś, tutaj jakieś wielkie miasteczko, ruiny, przepraszam, tutaj chyba fragment kolei, dobra, pociągów dużo będzie, złomu z tego, dobrze. Szukam, o, baza wojskowa. Jak widzicie, tak, to jest zdecydowanie baza wojskowa, jakieś sklepy, stacja benzynowa. Czy jest elektrownia atomowa? Tutaj na tej lokalizacji są wiatraki, pięknie się prezentujące, zrujnowane. Tutaj nic, tu jest chyba szpital, widzę, jest elektrownia atomowa. Mamy to, czyli nawet takie rzeczy tutaj są, bardzo fajnie. Będzie co zwiedzać. Jeżeli dojdziemy do tego etapu, będzie naprawdę co zwiedzać, ale póki co, no mówię, staramy się jak najszybciej wejść na poziom, gdzie naprawdę nasi mieszkańcy będą zaspokojeni z wodą, z jedzeniem i z ochroną, czyli będą mieli wszystko, co potrzeba, żeby dalej się móc rozwijać. Tutaj oczywiście recykler daje już nam plastik. Plastik jest fantastyczny, jak mówiłem, a tutaj pozyskujemy woda, jak najbardziej na plus. Myślę, że o 2 zbiornikach, ale ten drugi zbiornik raczej bym zgarnął ze struktury o nazwie Water Tower, zwłaszcza, że ten Water Tower będzie miał filtrowanie, więc to jest też dla nas istotne. Tutaj mamy opad, wiecie co? Może, jeżeli faktycznie to jest ogarnięte tak, to myślę, mamy 3 dni jeszcze, jeżeli chodzi o jedzenie, może jakieś pola. Jak to nawodnienie tutaj tego terenu? Wow! To tutaj jednak nie zasiejemy w tym momencie nic, bo jednak jest susza. Susza, a się można byłoby to pole zrobić w tym obszarze, takie małe, na próbę. Zróbmy 8x8 i zobaczyć, jak to będzie kwestia uprawy tutaj wyglądała, więc proszę to zbudować. Oczywiście czyszczenie nam się tu włącza. Pierwsze domy już powstają. Bardzo dobrze. Więc zobaczymy jakieś nowe osoby. Tutaj jest jedna, farmer. Tutaj bym chciał, ale na razie chwilowo farmer jest niedostępny. Do budowy więcej ludzi. I już faktycznie mamy komunikat, susza nadchodzi, słuchajcie, susza nadchodzi. Jestem tego świadom, damy sobie radę, wierzę w nas. Wody 1400, maksymalnie 2000 mogę chyba. Tak, 2000 jest maksymalny przyrost, więc tak, jedzenia też jeszcze mamy sporo. Hunting Lodge pięknie czyści zwierzynę, mówię. Tak jak mówiłem właśnie, że w poprzedniej rozgrywce tej zwierzyny prawie wcale nie było na mapie.
ten poziom był, bym powiedział, troszkę nawet za duży. Nawet troszkę za duży, ale mam nadzieję, że tym razem jednak przetrwamy. Już mamy farmerów, super. Więc już odpalamy farmera i tutaj wybieramy, co chcemy. Możemy albo pomidory 0,4 sezonu, albo 2,4 sezonu dynia. Natomiast z pomidorów mamy mniej jedzenia, ale mamy 2,4 sezon, tak? Ile brakuje? Raz, 2,4, to wiecie co, robimy dynię, bo dynia daje nam więcej jedzenia zdecydowanie, a nie potrzeba nam, zdążymy przez globalną suszą zasiać i zebrać jeszcze, mam przynajmniej taką nadzieję, zdążymy to wszystko zrobić, więc budowniczego zabieramy, damy dwóch farmerów, żeby więcej pracy było. Tu domki powoli, tak powiedziałem, będziemy budować, powoli, bez ciśnienia, ale wszystko musi być w granicach dobrego rozsądku. Zdrowego rozsądku, przepraszam, dobrego, tak, zdrowego rozsądku, żeby cały czas tutaj praca trwała. Dobra, przyspieszmy pracę, zobaczmy, butelki się pozyskują. Na razie jest dobry kierunek. I nastała susza, jak widzicie, jezioro właśnie nam wysycha, zaraz rybacy już dosłownie nie będą mieli nic do roboty, farmerzy już zebrali wszystkie plony, woda właśnie została skończona, zbiory, magazyn 1600, mam nadzieję, że te dwa sezony wytrzymamy, bo jeżeli nie, no to będzie po nas, mianowicie, natomiast też udało nam się już zrobić, zebrać surowce pod przyszłą zabudowę do właśnie Rainforest Collector, akurat bardzo dobrze, bo widzicie, deszcz będzie w niedługiej przyszłości nam tutaj się pojawiał, więc oczywiście ustawiam tą strukturę do budowy, już rybaków stąd zabieramy, żeby ci się nie nudzili, na pewno na skrabik przydzielę wszystkich, water carrierzy także będą, nie będą się pewnie nudzić. Sądzę, że ogarniemy wszystko, tylko kwestia pozostałych rzeczy, czyli tak, na pewno zbieranie jagód nie będzie służyło w tym momencie nam, mamy produkcję jeszcze butelek, mamy czyli plastiku, mamy także produkcję już pierwszych szmatek, o które pewnie będą niedługo nas prosić, no i kolejne domy, kolejne osiedla, nadal mamy 15 mieszkańców i już dwoje nowych dzieci, natomiast nie mogę tych dzieci namierzyć, najgorsze jest właśnie to, że szkoda, że nie mogę namierzyć osób, dorosłych dzieci gdzieś przeklikać ewentualnie, bo chyba, że nie, przepraszam, mogę, tylko chcę znaleźć dzieci, gdzie są nasze dzieci, które tutaj się pojawiły, czy będę w stanie ich tutaj namierzyć, czy samych dorosłych mi pokazuje, chyba jednak samych dorosłych, słuchajcie, niestety nie mogę, dlaczego szukam dzieci, bo obiecałem, tak jak tutaj sugerowaliście, żeby dodawać właśnie was tutaj do naszej osady i pojawił się komentarz, oczywiście dotrzymuję słowa, więc Doros Branson, Adult Jason, Adult, dobra, tu jest młody starszy, tylko że to jest Stella akurat, to nie, to szukamy kogoś młodego, Lilu to jest chyba kobieta, Alex to nie, Esther też nie, Christopher, Serena, Lauren, Robin, Young Adult, o to będzie to, Robin, zamieniamy na tylko Robin, Robin Hood, to kurczę, Bertas, Aaron, niech będzie Aaron, Duksek, witamy w naszej osadzie, mam nadzieję, że będziesz pracował ku dobroci, ku rozwojowi naszej cywilizacji, bo przyznaję, jest ciężko, jest bardzo ciężko, jest susza, globalna susza, nic nie rośnie, nic się nie pojawia, zwierzyna jest, właśnie jeżeli chodzi o zwierzyny, mam jeszcze trochę, więc nie muszę się o to martwić, natomiast jak tam praca nasza, no mamy tutaj pozabierane z fisherów, z water carrierów też mogę sobie pozabierać ludzi, bo oni też w sumie nie mają co ze sobą zrobić, więc zabieramy ich tutaj na przykład do budowy. Więc trzech do budowy bym tu skierował, jednego do zbierania drewna, jeszcze w sumie tartaku nie mam, ale chyba można by zacząć ten tartak postawić, żeby te drzewa właśnie robić wycinkę i tak się zastanawiam, gdzie ten tartak zrobić. Może jednak zrobimy tutaj zalesianie, dlaczego? Bo tartak to ma oczywiście podwójną funkcjonalność, bo nie dość, że zbiera drewno, to jeszcze może zalesiać, więc w sumie nie byłoby to, słuchajcie, nawet głupie, żeby zrobić, o, właśnie tutaj takiego forestera wcisnąć w to oto miejsce, tylko trzeba by się pozbyć tego wskaźnika, dziękuję, nie potrzebuję, a teraz forestera, tylko autosave, poczekajcie, niech się zrobi, żeby nam zapamiętało stan rozgrywki, bo czasami nie zauważyłem wprawdzie nigdy wcześniej, żeby mi się gra wywaliła, ale kto wie, może by się mogło takie coś przydać, więc unikamy takich sytuacji. I mamy Forester Lodge, tutaj będziemy robić wycinkę, będziemy mieć drzewo na stałe, a obok tego Charcoal Clean, sądzę, że jak najbardziej tak, tylko nawet mógłbym zrobić to w tym miejscu, żeby produkować dla nas
oczywiście nic innego jak węgiel drzewny, który będzie nam potrzebny do filtrów wody, do filtrów powietrza. Wszelkie właśnie filtry są właśnie wykorzystywane, węgiel drzewny jest właśnie do filtrów. Więc dużo pracy przed nami, ale miejmy nadzieję, że wytrwamy w tych działaniach, bo mamy niedużo ludności, więc zapotrzebowanie nie powinno być takie straszne. Produkcja stanęła, bo nie mamy zasobów. Ciekawe, o jaką produkcję chodzi, nie? Chyba chodzi o scrap. Dobra, to dobra informacja, bo wyczyścili właśnie te tereny, które chciałem. Teraz mogą wyczyścić tutaj. Chyba, że zrobimy im czystkę tu, żeby zrobić pola. Wiecie co, niech to czyszczą. Wiem, że trochę będą mieli dużo donoszenia, ale lepiej tu, bo tutaj chcę właśnie zrobić zabudowę, mieszkania, jedzenie. Więc niech to ten teren nam wyczyszczą, póki jest susza, póki mamy. I właśnie pojawia się takie coś jak burza piaskowa, która, jak wiecie, wchodzi taką falą, po prostu gigantyczna fala piasku, która niestety także niszczy nam zabudowania. To jest smutek. Nie wiem, co tam akurat oberwało. Mało co widać, poczekajcie, bo nic nie widzę przez tą burzę. Kurczę. Uff, recykler. Poniszczyło trochę nam, więc trzeba będzie oczywiście ponaprawiać wszystko, co się da. Tutaj troszkę punktów życia straciło budynki i przez to na przykład niektóre budynki przestają pracować. Więc dlatego też proszę to ogarnąć. Magazyn proszę ogarnąć. Temporary storehouse, tak, zdecydowanie tak. Więc proszę to ponaprawiać. Wszystko tutaj, hunting lodge to samo. No i wiecie, więcej replace. Dobra, zróbmy ten najpierw hunting lodge, żeby to wyczyściło. A poza tym, tu jest jedzenie przetrzymywane? Jest. To jest bardzo dobra informacja, nie muszę daleko nosić, tak? Więc wszystko mamy na miejscu. Natomiast jak widzicie, no jest zdarzeń tutaj ilość ogromna, które nam zagrażają. Jeden sezon minął, siódmy sezon minął, jeszcze ósmy musimy wytrzymać. Będą 4 dni sezonu spokoju i znowu susza. No, czego się oczekiwać od takich rzeczy tutaj, od takiego klimatu jak postapokaliptyczna w końcu rozgrywka, tak? Więc wiadomo, że tutaj trzeba na to wszystko uważać. Dobra, mamy Forestera już postawionego, super. Teraz szanowny pan będzie tutaj, szanowna tutaj okolica będzie czyszczona z tego, z drewna, więc bardzo dobrze. Mamy ludzi na to, mogę budowniczych przydzielić. Nie zastanawiam się, czy w ogóle ten wodny, noszenie wody jest tu potrzebne. Chyba nie, więc zróbmy Fisher, Hunter, Forester, dwóch Foresterów, żeby drewna było, bo drewna nam brakuje i przez to nie mogę naprawiać. Oj, to niedobrze. Całe szczęście, skończyła się susza, przez 4 sezony możemy cieszyć się wilgocią, no może różnymi rodzajami opadami, bo też widzę radiacyjne opady, a skoro o wodzie skażonej trzeba ogarnąć Water Tower, tutaj pozwoli nam to oczywiście na lepsze zarządzanie wodą, zwłaszcza filtrowanie tej wody, dzięki temu nie będziemy musieli się przejmować, że woda na przykład jest radioaktywna. Tylko żeby to ogarnąć, potrzeba węgiel drzewny. Sądzę, że tutaj już pracę możemy rozpocząć w kwestii właśnie tego węgla drzewnego, więc Hunter chwilowo wyłączony, charcoal burner odpalamy, budowniczego tutaj chciałbym troszkę więcej, wodę mamy, jedzenie mamy, więc nawet jest spoko, więc możemy jednego tutaj ogarnąć, żeby dwóch budowniczych. Nadal w tym momencie cierpię na braki kadrowe, ludności po prostu brak, zdecydowanie brak, ale mam nadzieję, że to szybko ogarniemy. To jest priorytet, dla mnie priorytet jest postawienie tej wieży, bo woda jest skażona, no i jest radioaktywna, będziemy świecić w nocy, jak się jej napijemy, więc lepiej tego nie, choć przyznaję, to załatwiłoby kwestię oświetlenia w naszej osadzie, które też de facto możemy w przyszłości zrobić, więc elektryczność także tutaj jest. No ale póki co chyba nie podzielają naszej wizji mieszkańcy, dlatego też trzeba cisnąć temat, drewna zebrać jak najwięcej i tutaj dalej działać. Oczywiście brak drewna powoduje to, że niestety nasi ludzie chwilowo są tutaj skazani na brak dostępu do możliwości budowania. Czekam, aż to zbudują. Fajnie by było, żeby to faktycznie ogarnęli. Tutaj sporo rzeczy jest jeszcze do zebrania, no ale widzicie, dużo pracy. Farmerzy już powinni się pojawić, już powinni tutaj uprawiać dwa sezony, 2,5, powinno dać radę. Rybacy są i jedzenie jest, woda jest, więc trochę jest łatwiej, ale tak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że tak dobrze nam idzie albo tak łatwy poziom, bo to się może zmienić naprawdę diametralnie, dlatego też trzeba tutaj szybko działać. Materiały są, patrzę ile tych jeszcze ochronnych, no maski, jeszcze raz maski, powinno to się też teraz pojawić, tylko tak jak mówię, brakuje nam ludzi, zdecydowanie, więc potrzebujemy chyba jednego budowniczego, damy do Forestera, żeby faktycznie były te surowce,
No i czekam, czekam aż to wszystko pobudują, bo tutaj jest aż za mało. Tej wody mamy, bardzo fajnie, więc chyba podnoszą. No, zapełnić magazyn nie ma problemu. Tylko kwestia później, żeby to oczyszczać, to byłoby łatwiej. Dobra, w takim razie nie tracimy czasu. Staramy się tu jak najszybciej ogarnąć kwestię zbudowania tego, więc trzech dajmy do budowy. I to jest priorytet. Zbudujcie nam to jak najszybciej. No i tak jak myślałem, pojawił się komunikat, że faktycznie nasi osadnicy są niezabezpieczeni, trzeba im zapewnić i musimy zbudować tailor shop i zapewnić produkcję tych mask przeciw właśnie pyłowych, najlepiej właśnie z tych filtrem, zobaczymy. Póki co, zanim to zrobimy, już czekam na tą wieżę, już powoli ona powstaje, węgiel drzewny jeszcze gdzieś tam jest w powijakach niestety, ale chyba już lepiej jest niż gorzej, więc w takim razie tutaj ciśniemy 3x4, tutaj charcoal więcej. Mam nadzieję, że to jest dobry wyznacznik tego, że faktycznie możemy sobie tutaj Fishera, bo jednak boję się, że tego jedzenia, teraz tak skupiłem się na tej ostrej zabudowie, gdzie wody widzę, że może nam braknąć, więc może jednak aż tak nie ciśnijmy, tylko jednak tej wody więcej tu zapuśćmy i powoli będziemy to ogarniać, bo i tak brak węgla drzewnego całkowicie dyskwalifikuje nas z możliwością zbudowania tego w tym momencie natychmiast. Ale powinniśmy mimo wszystko dawać radę. Patrzę, kolejne zabudowanie, domy już powstały, bardzo fajnie, chodzi, które nie są mocno zrujnowane przez te burze pieskowe. No mam nadzieję, że to podnaprawiamy, bo jednak bez tego mogłoby być nieciekawie. Tutaj jeżeli chodzi o łowców, jest jedzenia sporo w okolicy. Wiecie co, na razie mogę to wywalić. Na razie tego nie trzymajmy, bo sądzę, że później się w przyszłości dopiero to przyda. Póki co ścinamy drewno i do... Dlaczego oni tutaj to noszą? Aha, może oni coś tutaj jeszcze robią. Właśnie jest to, że oni muszą dojść do miejsca pracy. Oni muszą tutaj zapewnić sobie jedzenie, te wszystkie rzeczy. Więc musimy cały czas pamiętać o tym, że tutaj też jest istotne to, że oni muszą gdzieś tam dojść, donieść te surowce. Tak jak to widzicie, wszystko to jest ładnie pokazane. Kto, gdzie, skąd, po co nosi, dlaczego. I bez tego naprawdę będzie nam ciężko, jeżeli tego nie zrozumiemy, że muszą te struktury wbrew pozorom być blisko siebie, ale z drugiej strony też musimy w przyszłości przewidywać, jak ta nasza osada ma wyglądać. Jest to wyzwanie, ale jest to dzięki temu bardzo fajna zabawa. No i tak jak widzicie, brakuje nam tylko węgla drzewnego, bez którego nic więcej nie zdziałamy. Więc im szybciej ten węgiel drzewny się pojawi, tym lepiej dla nas. Już pojawiają się 4 sztuki, dobra, już 2 poszły, już w takim razie produkcja powinna dalej funkcjonować, bardzo się cieszę. Już dostarczałem kolejny i patrzcie, już powinniśmy mieć za chwilę wieżę wodną z opcją filtrowania. I to jest bardzo dobra informacja, bo tej wody musimy skumulować, sądzę, że już niedużo, niedługo bardzo dużo. Dynia ładnie nam wzrasta, więc powoli będziemy rozszerzyć naszą działalność, jeżeli chodzi o jedzenie. I tutaj faktycznie tego łowcę możemy ogarnąć jednego, żeby coś tam polował, coś tam ogarniał, a my dalej wracamy do budowania domów, jak najbardziej, żeby te domy powstawały, housing, więc kabiny, cabins i tutaj, bo jak widzicie, dużo jest pracy, dużo jest zleceń, dużo jest naprawdę tematów, które musimy tutaj poruszyć, ale nie możemy zapominać o tym, że tutaj zadowolenie też jest istotne, więc budujmy tak 3, to czyli nie możemy, bo to jest trzeba do zebrania i to trzeba ponaprawić, więc naprawa, aha, tylko chwilowo jeszcze Water Tower. Jak ogarniecie Water Tower, to mam rozumieć, że się zajmiecie resztą, tak? No i czekam, no to zbudujcie nam się to Water Tower i będziemy kończyć to spotkanie. Już jest 19 osadników, jak dobrze, bardzo się cieszę, więc o, już budują, więc zobaczmy, jak to ładnie budują. No mówię, budowanie deska po desce może tu nie występuje, ale ładnie przynajmniej częściowo tutaj pojawia się to budowanie takie po kawałku. Więc faktycznie ja się cieszę, że tak twórcy podeszli do tematu, że jednak pokazują to, bo to jest wyznacznikiem, jak dla mnie, bardzo dobrej produkcji, jeżeli chodzi o gry właśnie typu City Builder. No i dobra, zobaczmy. Działa, charcoal, właśnie węgiel drzewny zaraz będzie dostarczony, będziemy mogli filtrować. Świetna informacja, zwłaszcza, że w sumie teraz skażenia nie widzę, no ale trzeba będzie pamiętać o tym, że w przyszłości to skażenie niestety może występować. I dlatego też staramy się jak najbardziej tutaj opinować. Więc więcej wody. Budowniczych mamy ogarniętych. To w takim razie tylko brakuje nam odpowiedniego zarządzania tutaj do budowy. Żeby budowali domy,
ponaprawiali te domy, drewno mam, wszystko mam. No, to powiem wam szczerze, że teraz już jestem trochę spokojniejszy, bo jednak były te dwa aspekty, czyli poziom skażenia i poziom jedzenia były ogromnie problematyczne dla mnie, dlatego też trochę je właśnie obniżyłem. Natomiast teraz już czuję się pewnie, że możemy chyba z tego mieć nawet dłuższą serię. A jeżeli byście chcieli faktycznie z tego dłuższą serię, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!